Dzień dobry. Zapraszam wszystkich do wysłuchania kilku ciekawostek z życia i twórczości Fryderyka Chopina. Fryderyk Franciszek Chopin to jeden z najwybitniejszych, nawet chyba najwybitniejszy polski kompozytor i pianista, który urodził się we wsi Żelazowa Wola w powiecie sochaczewskim. I to wiemy na pewno. Natomiast pytanie jest o dzień urodzin Fryderyka Chopina, gdyż tych wersji jest kilka. Za dzień urodzin kompozytora rodzina i on sam uznawali 1 marca 1810 roku. Natomiast w metryce sztu sporządzonej w kościele parafialnym w Brochowie widnieje data 22 lutego. I do dziś nie wiadomo, która z tych dat jest datą właściwą i faktyczną. Trudności z ustaleniem tej prawdziwej daty urodzenia zdarzały się dość często, nie tylko współcześnie. Nawet sam hrabia Fryderyk Skarbek nie wiedział dokładnie, kiedy Chopin się urodził. Okazuje się, że pierwszym polskim autorem, który podał datę urodzin Chopina, nie był, jak się powszechnie sądzi, Maurycy Karasowski, ale Józef Sikorski, warszawski krytyk muzyczny i publicysta, który założył Tygodnik Ruch Muzyczny w 1857 roku. To również autor zapomnianej pierwszej pracy biograficznej o Fryderyku Chopinie, napisanej tuż po jego śmierci jesienią 1849 roku. Otóż Sikorski w swojej pracy podaje datę 1 marca 1809 roku, no i Żelazową Wolę jako miejsce urodzenia. Tak jak wspomniałam, miejsce urodzenia Fryderyka Chopina jest pewne. Badacze twierdzą, że data dzienna urodzin Chopina to niemal z pewnością 1 marca właśnie, a dokładniej noc z 1 na 2 marca, bo przekaz rodzinny i informacje podane wielokrotnie przez osoby najbliższe Chopinowi wydają się dużo bardziej wiarygodne niż zapis w księgach, wokół których istnieje zbyt wiele niejasnych okoliczności. Data roczna natomiast jest bardziej dyskusyjna, ale na pewno trzeba tu podkreślić, że rok 1809 jest co najmniej tak samo prawdopodobny jak 1810. Rok 1809 jest nawet bardziej prawdopodobny wedle badaczy. Wygląda jednak na to, że musimy pozostać tylko w sferze przypuszczeń, bo szansa na odnalezienie nowych źródeł, które by te sprawy i wątpliwości wyjaśniły, niestety jest znikoma. Wiemy na pewno, że Fryderyk Chopin przyszedł na świat w dworku, będącym posiadłością hrabiów Skarbków. Tam funkcję guwernera pełnił w tym czasie Mikołaj Chopin, ojciec kompozytora. Tak bardzo zasymilował się on w nowej ojczyźnie, że w 1794 roku wziął udział w insurekcji kościuszkowskiej, najprawdopodobniej w obronie Warszawy, no i nigdy z Polski już nie wyjechał. Zajmował się głównie edukacją młodzieży szlacheckiej, a jedną z jego wychowanek była Maria Łączyńska, słynna później jako Pani Walewska. W 1806 roku Mikołaj Chopin poślubił Teklę Justynę z Krzyżanowskich, a rok później przyszła na świat Ludwika. Fryderyk był drugim dzieckiem państwa Chopinów. No i miał jeszcze dwie młodsze siostry, Izabelę po mężu Barcińską i przedwcześnie zmarłą Emilię. Już pół roku po urodzeniu Fryderyka rodzina Chopinów przeniosła się do Warszawy i tam Mikołaj otrzymał posadę w liceum warszawskim. Państwo Chopinowie zamieszkali w Pałacu Saskim. Jak przebiegało dzieciństwo Fryderyka Chopina? No wiemy na pewno, że od najwcześniejszych lat miał on styczność z muzyką. Matka grała na fortepianie, śpiewała, ojciec natomiast grał na flecie, grał na skrzypcach. Siostra Ludwika od najmłodszych lat również wykazywała talent muzyczny i uczyła się gry na fortepianie. Atmosfera domu rodzinnego była ciepła, serdeczna, no i otoczona muzyką. I to właśnie przez dom prowadzony przez rodziców starannie według najlepszych wzorców polskiej arystokracji pozostanie dla Chopina symbolem spokoju, bezpieczeństwa, miłości, taką Arkadią wcześniej utraconą, która miała pozostać w jego świadomości przez całe życie dorosłe.
Od najmłodszych lat zatem Chopin był otoczony muzyką. Naukę gry na fortepianie, początkowo pod okiem matki, rozpoczął już w wieku 5 lat, a pierwszy publiczny koncert wykonał w wieku lat 8, także kiedy był uczniem szkoły podstawowej. Zachwycił wtedy publiczność swoją grą. Podobno młody artysta był święcie przekonany, że powodem tego entuzjazmu była nie wykonana przez niego perfekcyjnie muzyka, ale jego nowy, koronkowy kołnierzyk. Swój pierwszy koncert poza granicami kraju zagrał Fryderyk Chopin w wieku lat 16 w Berlinie, w Wiedniu i tam szybko uzyskał status gwiazdy międzynarodowej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Ale publiczne występy były dla Chopina bardzo trudne i nierzadko te koncerty sam Chopin odwoływał, także ze względu na swoje wątłe zdrowie. Ciekawe jest też to, gdyż wielkiego wirtuoza fortepianu kojarzymy jednak z osobą bardzo aktywną publicznie, a u Chopina jest przeciwnie. Według badaczy tak go krępowały te koncerty salonowe, że za każdym razem kazał gasić świece, nawet jeśli koncert odbywał się wieczorem. Koncertów na dużych salach unikał całkowicie. Podczas swojego życia dał niespełna 30 koncertów. Pierwsze samodzielne próby podejmował właśnie pod okiem Ludwiki, a w wieku lat 6 rozpoczął regularną naukę gry u prywatnego nauczyciela muzyki, czeskiego imigranta Wojciecha Żywnego. Ten szybko zorientował się, jak niezwykły talent ma Fryderyk i z oddaniem wprowadzał go w świat wielkich mistrzów, no głównie Bacha i Mozarta, obserwował jego postępy pianistyczne i swobodę improwizacji. Niebawem pojawiły się pierwsze kompozycje dziecięce, polonezy, marsze i wariacje. Początkowo zapisywał je ojciec Chopina, a on sam, to znaczy Fryderyk, został okrzyknięty cudownym dzieckiem. W 1818 roku w pamiętniku warszawskim napisano: prawdziwy geniusz muzyczny, nie tylko bowiem z łatwością największą i smakiem nadzwyczajnym wygrywa sztuki najtrudniejsze na fortepianie, ale nadto jest już kompozytorem kilku tańców i wariacji, nad którymi znawcy muzyki dziwić się nie przestają. To był moment przełomowy w życiu Fryderyka, zwanego jeszcze wtedy Fryckiem. W latach następnych gościł on z niezliczonymi występami w warszawskich salonach, w salonach warszawskiej arystokracji, nie wyłączając domów Czartoryskich czy Radziwiłłów, Zamojskich czy otoczenia księcia Konstantego. Jego talent muzyczny rozwijał się niesłychanie szybko. Do tego stopnia, że w 1822 roku Wojciech Żywny powiedział rodzicom Frycka, że nie jest w stanie już dalej rozwijać jego umiejętności, gdyż uczeń przerósł mistrza. Było to dziecko wybitne. I wtedy Fryderyk zaczął pobierać mniej regularne lekcje prywatne, ale prowadzone przez najwybitniejszych mieszkających w Warszawie nauczycieli. Kolejne lata upłynęły na nauce i wielu występach. Był chwalony za biegłość, za niespotykany w tak młodym wieku wyraz interpretacji. Zaczął też uprawiać trudną sztukę improwizacji właśnie, zarówno w prywatnym otoczeniu przyjaciół, jak i w salonach arystokracji. Jego edukacja nie ograniczała się jednak tylko do muzyki. W roku 1823 wstąpił do 4. klasy Liceum Warszawskiego i tam zdobył wszechstronne wykształcenie. Wakacje regularnie spędzał w wiejskich majątkach przyjaciół, gdzie z pasją folklorysty chłonął ludowe zwyczaje, obrzędy, a zwłaszcza tamtejszą muzykę. Kolejno przyszedł czas na studia. W roku 1826 Chopin rozpoczął kolejny, ostatni etap edukacji. Wstąpił w szeregi studentów Szkoły Głównej Muzyki przy Uniwersytecie Warszawskim, którą kierował Józef Elsner. Został doceniony już w pierwszym roku. Elsner twierdził, że to szczególna zdolność. Rok później skomponował Fryderyk swoje dwa pierwsze poważne utwory. Wariacje, czyli pierwszy z tych utworów, staną się pierwszym utworem wydanym poza granicami kraju. Swoistą przepustką, która otworzyła przed młodym artystą sale koncertowe w czasie debiutanckiego tournée w roku 1829. Sonata, utwór drugi, przygotuje trzy dojrzałe arcydzieła gatunku powstałe wiele lat później.
Rok po wariacjach Chopin napisał Fantazję A-dur na tematy polskie, opus 13 i Rondo a la Krakowiak, opus 14. W lipcu 1829 roku Chopin ukończył Szkołę Główną Muzyki. Elsner ocenił wtedy wychowanka najwyżej, jak się tylko dało. Chopin Fryderyk, szczególna zdolność i geniusz muzyczny. W tym samym miesiącu Fryderyk Chopin wyruszył w pierwszą podróż do Wiednia, przy okazji zwiedzając południową Polskę, a w drodze powrotnej Czechy i Niemcy. W Wiedniu dał dwa koncerty. Tam wykonywał wariacje opus 2 i rondo opus 14, a także improwizował. Sukces był porywający. Uskrzydlony tym sukcesem rzucił się wtedy w wir życia muzycznego, towarzyskiego i w wir pracy. W październiku 1829 roku wspomniał przyjacielowi o swoim ideale, który mu się śnił i dla którego napisał Larghetto, czyli wolną część pierwszego koncertu F-moll, ukończonego na początku 1830 roku. Wspomnianym ideałem, adresatką koncertu, była studentka Konserwatorium Warszawskiego w klasie śpiewu Konstancja Gładkowska, pierwsza miłość Fryderyka. Szczere i niezwykle głębokie młodzieńcze uczucie leżące u podstaw kompozycji wpłynęło na jej szczególny wyraz emocjonalny i rys osobisty. Odbiór utworu, a zwłaszcza tegoż Larghetta, był tak entuzjastyczny, że nawet sam Fryderyk był zdziwiony. Zachęcony powodzeniem, niemal natychmiast rozpoczął pracę nad kolejnym koncertem, tym razem utrzymanym w tonacji E-moll, który ukończył także niesłychanie szybko. Już we wrześniu odbyły się pierwsze próby, a publiczne wykonanie miało miejsce w październiku 1830 roku. 11 października w Teatrze Narodowym odbył się koncert pożegnalny Chopina przed planowaną zagraniczną podróżą. Powodzenie pierwszego wyjazdu do Wiednia zachęciło bowiem kompozytora i najbliższych jemu do zorganizowania tournée artystycznego na większą skalę. Okoliczności wydawały się bardzo sprzyjające. Chopin został już zauważony w muzycznej stolicy Europy, zarówno jako pianista, ale także jako kompozytor. Przebywał w Wiedniu, w Paryżu. Bardzo szybko wpisał się w krąg najwybitniejszych artystów epoki, zaprzyjaźnił się z tak zwanymi znanymi osobistościami jak Liszt, czy Berlioz, czy Mickiewicz. Stał się częstym bywalcem najważniejszych salonów stolicy. Nawiązał kontakty z polską wielką emigracją, zaprzyjaźnił się także z księciem Adamem Czartoryskim oraz Delfiną Potocką. Jego popularność opisał Antoni Orłowski w sposób następujący. Wszystkim Francuzkom głowy zawraca, a w mężczyznach zazdrość wzbudza. Jest on teraz w modzie i niedługo świat ujrzy rękawiczki à la Chopin. Tak duże powodzenie przyczyniło się do tego, że nie mógł zbytnio skupić się na komponowaniu. Wydawał swoje utwory z zakresu warszawskiego, wiedeńskiego, stworzył kilka kompozycji wirtuozowskich, ale z utworów wartościowych należy wymienić ukończony wtedy cykl Etiud opus 10. Kompozycje te, dzięki niezwykle nowatorskiemu podejściu do gatunku i bogactwu zastosowanych środków, to bardzo ważne świadectwo konsekwentnego rozwoju chopinowskiego stylu. Podczas największego paryskiego sukcesu Chopin próbował ustabilizować swoje życie osobiste. Dużą rolę od początku odgrywały kobiety. Chopin to właśnie im bardzo chętnie dedykował swoje utwory. Na przykład koncert fortepianowy F-moll opus 21, Mazurki czy 12 etiud opus 25. Konstancja Gładkowska, o której już wspominałam, była jego pierwszą miłością, ale historia tego związku niestety nie zakończyła się sukcesem dla Chopina. Zaręczyn nie było. W 1835 roku Fryderyk Chopin zacieśnił kontakty z rodziną Wodzińskich ze Służewa, a rok później oświadczył się Marii Wodzińskiej i został przyjęty, ale w nieco zagadkowy sposób, w tajemnicy i pod warunkiem dbania o zdrowie. Do dzisiaj nie do końca są jasne okoliczności ostatecznego fiaska planów matrymonialnych, a o szczerym zaangażowaniu kompozytora świadczy zapisek na pakiecie korespondencji z Wodzińskimi „Moja bieda”. Niedługo później, bo jeszcze w roku 1836,
poznał Chopin o 6 lat starszą, rozwiedzioną francuską pisarkę, która prezentowała się pod pseudonimem Georges Sand. Przepraszam za mój francuski. Ale spotkanie to postawiło raczej niechęć niż zapowiedź późniejszej zażyłości. Po niespełna roku stało się jasne, że małżeństwo z Wodzińską nie dojdzie do skutku, a rosnące zainteresowanie kompozytorem wykazywała wtedy właśnie Georges Sand. Chopin próbował odnaleźć się w otaczającym świecie. Dawał lekcje, był stałym gościem u Czartoryskich, widywał się z przyjaciółmi, ale nie potrafił się skupić na komponowaniu. Przy tym nie mógł też uciec od myśli o swojej wielkiej miłości. W 1848 roku napisał do rodziny: dotychczas jeszcze jestem nie swój. W tym roku dał też ostatni, z entuzjazmem przyjęty przez publiczność koncert w Paryżu i za namową uczennicy udał się w długą, fatalną w skutkach podróż po Wielkiej Brytanii. Mimo tego, że był traktowany z największą troskliwością, mimo szeregu sukcesów artystycznych, bardzo źle zniósł tę tułaczkę, bo wilgotny klimat Anglii i Szkocji spowodował niestety szybki postęp choroby. Chopin był chory na gruźlicę. Okazało się również, że pogorszyła się jednocześnie jego kondycja psychiczna, z dala od bliskich, zamęczony licznymi wizytami w domach brytyjskiej arystokracji, tracił swoje siły witalne, nie miał warunków i sił do tego, by komponować. Mimo ciężkiego stanu zdrowia, gorączki, wyczerpania, 16 listopada 1848 roku dał jeszcze ostatni w swoim życiu koncert w Londynie na rzecz polskich emigrantów. Po powrocie do Paryża walczył z chorobą, jeszcze próbował pisać, ale sił miał coraz mniej. Był osamotniony, widywał się już wtedy tylko z nielicznymi przyjaciółmi, no i nigdy nie przestał myśleć i wspominać swojej miłości Georges Sand. W lecie 1849 roku poprosił swoją siostrę Ludwikę, by ta przyjechała i w tych trudnych dniach zaopiekowała się nim. Tak też się stało, natomiast niestety było już za późno, Chopin umierał. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej prawie zupełnie opuszczony, odchodził niemal na oczach całego miasta. Zmarł 17 października 1849 roku o 2 nad ranem. Spośród kompozytorów wczesnego romantyzmu Chopin reprezentował jedno z najbardziej interesujących i godnych uwagi podejść do kwestii gatunków muzycznych, tak twierdzą badacze. W jego twórczości z okresu warszawskiego dominują gatunki kojarzone z popularną pianistyką postklasyczną, polonezy, wariacje, samodzielne ronda i koncerty. Od wczesnych lat 30. Chopin odrzucił całkowicie lub też na nowo zdefiniował uprawiane wcześniej gatunki, inicjując tym ich całkowitą odnowę. Zamiast stosować tytuły gatunkowe, jak to czynili inni kompozytorzy, którzy komponowali w tamtym czasie, i inni pianiści, Chopin wydobywał i podkreślał bardzo specyficzne, ale nie zawsze konwencjonalne znaczenia gatunków, wyznaczone przez ich wewnętrzną logikę muzyczną. To przyczyniło się do nadania znaczenia gatunkowego nowym utworom powstającego wczesnoromantycznego repertuaru, do wykrystalizowania znaczeń istniejących tytułów, takich jak etiudy, mazurki, nokturny, no i do ich przekształcenia do innych gatunków, jak preludia, skerca, polonezy, ale także do ustanowienia nowych, takich jak na przykład ballada. Nowe cechy gatunkowe w muzyce Chopina od drugiej połowy lat 30. do początku lat 40. ustaliły się w licznie wówczas reprezentowanych gatunkach takich jak nokturny, mazurki czy walce. Umożliwiło to odchodzenie od skojarzeń i oczekiwań związanych z wybranym tytułem gatunkowym, czego doskonałym przykładem może być nokturn G-moll op. 15 numer 3. Najbardziej jednak interesujące są trzy gatunki, z których każdy obejmuje impromptu, scherzo i balladę. Wszystkie utwory należące do nich pochodzą z lat 1834-1842 i pokazują, w jaki sposób gatunek funkcjonuje i pojmowany jest przez Chopina w jego twórczości.
We wszystkich tych utworach można wskazać elementy normatywne, rozmiary, schemat formalny, budowę fraz, zdań, repertuar specyficznych zwrotów, łączące wszystkie utwory reprezentujące dany gatunek. Równocześnie we wszystkich trzech gatunkach można także wskazać celowe przekształcenia, które łamią normy i wnoszą do muzyki wiele walorów ekspresyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że Chopin całkowicie przeobraził gatunek poloneza, poczynając od utworów wydanych jako opus 26, do wspomnianych już trzech gatunków, śmiało można dodać dojrzałe polonezy opus 26, 40, 44 czy 53. Czas ich powstania także przypada bowiem na lata 1834-1842. Chopin był kompozytorem, który przywiązywał wielką wagę do gatunku jako narzędzia kompozytora, dającego trwałość i spójność kompozycji, dzięki któremu dzieło uzyskuje ustalone i ostateczne znaczenie. Gatunki określić można mianem pewnego rodzaju kompozytorskich uniwersaliów, jednak równocześnie, i to doprowadza nas do drugiego z wymienionych na początku sposobów rozumienia gatunków w XIX wieku, Chopin posługiwał się gatunkiem jako narzędziem komunikacji poprzez koegzystencję skojarzeń i odniesień współistniejących w różnych kontekstach. Na przykład u niego odnaleźć możemy choreł w nokturnach, czy marsz żałobny w preludium, walc w mazurku, mazurek w walcu itd. Trzeba zaznaczyć, że te gościnne gatunki, wplecione w te podstawowe, są zazwyczaj zaczerpnięte z tego, co ogólnie można określić mianem tzw. kultury popularnej. I jako takie mają one przecież swoje korzenie w określonych funkcjach społecznych. W tańcu, kulcie, czy procesjach, czy w żałobie, no zwykle też odnoszą się do dość konkretnych stanów uczuciowych. W istocie zatem ich rolą może być częściowo uspołecznienie bardziej skrajnych stanów uczuciowych. W takim kontekście niektóre gatunki grają w muzyce Chopina podwójną rolę, czego najcelniejszym przykładem jest walc. Możemy traktować walce jako całości strukturalne z ich własnym idiomem gatunkowym, ale jednocześnie możemy odnaleźć tematy o charakterze walca, które przekraczają granice gatunkowe po to, by przeniknąć do innych gatunków i rozszerzyć ich zamknięte znaczenia. Taka swoista przeplatanka, wypełnianka, chciałoby się powiedzieć. Chopin nieodmiennie kojarzony jest z wirtuozowską twórczością fortepianową. Uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów doby romantyzmu i rzeczywiście tak jest. Jego twórczość ceniona jest na całym świecie za styl, niepowtarzalny styl, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Charakteryzuje się on głębią uczuć, emocji, delikatnością, błyskotliwością i jedynym w swoim rodzaju liryzmem. W dziełach Chopina pojawiają się także liczne odwołania do polskiej muzyki ludowej, a jego kompozycje przepełnione są wręcz atmosferą polskości. Niejednokrotnie Chopin parafrazuje w mazurkach, balladach, walcach czy skercach rytmy polskich tańców i motywy tradycyjnych pieśni z różnych regionów świata. Co jeszcze wiemy o Chopinie? Na pewno był bardzo wrażliwy, mówi się, że nawet nadwrażliwy, co podobnoż jest problemem wielu artystów. Istnieje także anegdota o uczniach Chopina. Jak wiadomo, dawał Chopin lekcje fortepianu, miał całkiem długą listę nazwisk uczniów, którzy przychodzili na lekcje, natomiast nie potrafił pobierać pieniędzy. Czuł tak duży dyskomfort, biorąc swoje honorarium za lekcje gry na pianinie, że zawsze kazał zostawiać swoje wynagrodzenie na kominku. Pomimo tego, że niestety miał problemy zdrowotne, bardzo dużo podróżował, ale w szczególności podróże do Anglii nie wpłynęły pozytywnie na jego zdrowie. Lubił taniec, co można wywnioskować z jego listów do rodziny. Taniec nie tylko w muzyce czy wpisany w utwory, ale również praktykowany. Często uczestniczył w wieczornych potańcówkach, aż trudno sobie wyobrazić, że tak delikatny i z tak wątłym zdrowiem, z werwą potrafił tańczyć narodowe i ludowe utwory. We wszystkich utworach Chopina główną rolę odgrywa fortepian. Mówi się, że oprócz tego, że dużą rolę odgrywały kobiety, to jednak dozgonną, najjedyńszą miłością był właśnie fortepian. O międzynarodowej, ugruntowanej sławie Chopina świadczy również wszechobecność jego imienia i nazwiska we współczesnej przestrzeni publicznej,
widzi się pomniki występujące na przykład nawet w japońskim mieście, także lotniska, lotnisko Chopina choćby w Warszawie, także sale koncertowe, instytucje, ale też dedykacje pozaziemskie, na przykład na kraterze na Merkurym oraz planetoidzie Chopin odkrytej w 1986 roku. Dodatkowo w 2007 roku Chopin, no właśnie Fryderyk Chopin, został bohaterem gry komputerowej. Według legendy narodził się przy grze na skrzypcach jego ojca. W ten sposób miał się narodzić jego talent muzyczny. Zdaniem biografów Chopin był utalentowany wszechstronnie, nie tylko muzycznie. Jak opisuje francuski pisarz Balzac, miał on ogromny talent do naśladowania innych. W młodości pisał komedie i wiersze, a dzisiaj jego korespondencja uznawana jest za niezwykły dowód talentu literackiego. Znany był także jego talent plastyczny. Według jednej z opowieści, kiedy podczas jednej z lekcji został przyłapany na portretowaniu nauczyciela, tak się ten obrazek nauczycielowi spodobał, że Fryderyk Chopin nie dostał za to żadnej kary, a wręcz przeciwnie, nauczyciel był zachwycony i bardzo Frycka pochwalił. To pokrótce o życiu i twórczości naszego bardzo, bardzo, chyba nawet trzeba powiedzieć, najwybitniejszego polskiego kompozytora. Bardzo dziękuję za uwagę, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Cały czas w tle, jak widać, towarzyszył nam Fryderyk Chopin i jego chyba jedne z popularniejszych kompozycji. Zachęcam do wysłuchania, bardzo dużo jest źródeł. Bardzo dziękuję za uwagę jeszcze raz i chciałam tylko nadmienić, że przemowa ta, prelekcja była przygotowana na podstawie literatury i źródeł internetowych, oczywiście zostanie wskazane. No i cóż, zapraszam teraz wszystkich do konkursu tematycznego, o którym szczegółowo mowa będzie w linku poniżej. Pozdrawiam raz jeszcze. Do usłyszenia.